aby mieć pewność, że wygra wasz kandydat. Przypomnijmy sobie teraz, kto walczy o wasze głosy. Kto był dziś najbardziej przebojowy? Tak się zdarza w programach na żywo. Pan Jan przyjechał swoim Tico do szpitala. Po wizycie u lekarza poszedł na parking po samochód. Kluczyk pasował do drzwi i do stacyjki. Kluczyk legalnie wychodzi, a normalnie wchodzi. Pan Jan odpalił i legalnie odjechał. Problem w tym, że nie swoim samochodem, tylko identycznym, który był zaparkowany obok. Pomyłki nie zauważył. Jeździł tak beztrosko kilka dni. Gdy dowiedział się, że jest poszukiwany za kradzież auta, był w szoku. Właścicielka zamienionego samochodu nie wniesie sprawy do sądu. Do dziś pęka ze śmiechu. Pan Jan nadal jest lekko skołowany. 68-letnia kobieta z Korei Południowej, Cha Sa-sun, całe życie chciała prowadzić samochód. Jej największym marzeniem była jednoosobowa firma przewozowa. Na samochodzie stać ją było od bardzo dawna, jednak za kółkiem nie usiadła nigdy. Wszystko z powodu testu na prawo jazdy. Kobieta miała spore trudności ze zdaniem egzaminu pisemnego. Do pisania Koreanka podchodziła 775 razy. Nie wiadomo, czy kobiecie brakuje umiejętności pisania, czy wiedzy z dziedziny przepisów drogowych, ale na pewno nie brakuje jej uporu. Czytałam poradniki i podręczniki. W niektórych mówili, że egzamin można zdawać nawet 5 lat. Zdaję już przez ponad 4 lata, więc niedługo powinno mi się udać. Po ogłoszeniu wyniku 775 testu Sa-sun postanowiła poprosić egzaminatora o zdawanie testu praktycznego zamiast pisania. Wydaje się, że Koreanka musi liczyć teraz bardziej na litość niż własne umiejętności. Ta sprawa przez miesiące spędzała sen z powiek irlandzkim policjantom. Mężczyzna był notowany przez drogówkę 50 razy. Każdemu z tych wpisów odpowiadało jednak 50 różnych adresów. Wszystkie łączyło jedno nazwisko – prawo jazdy. Nie mieliśmy tej informacji w systemie. Zdarzały się też wypadki, kiedy nasz system wskazywał, że osoba zatrzymana za przekroczenie prędkości nazywa się prawo jazdy. Mieliśmy więc wszelkie prawo oczekiwać, że to prawdziwe nazwisko. Dopiero wnikliwa analiza akt połączona z lekturą słownika pozwoliła wykryć pomyłkę. W centrum Paryża koń zrzucił strażnika miejskiego i włączył się do ruchu samochodowego. Ruszył spod Pałacu Elizejskiego i zaczął galopować po jednej z najbardziej obleganych ulic Paryża, Rue Rivoli. Zwierzę pokonało 5 km, przecinając przy tym wiele ruchliwych skrzyżowań. Podczas gonitwy wzdłuż Sekwany koń cały czas miał obstawę policyjną. Po 15 minutach i wielu próbach łapanki udało się ująć konia. Zwierzę doznało paru niewielkich obrażeń podczas upadków, jednak teraz znajduje się już w bezpiecznym miejscu. Możemy zaczynać? Proszę. Jedziemy? Tak. Panie i panowie, w takim razie w wielkim przeboju z filmu Bodyguard. Wielka gwiazda sceny operowej. Przed wami Alicja Węgorzewska!